5 lat odsiadki grozi sprawcy zniszczeń spowodowanych na jednym z suwalskich parkingów. 28-letniego wandala już zatrzymano, ale straty, jakie spowodował, oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zgłoszenie o uszkodzeniu 10 aut stojących na jednym z suwalskich parkingów policjanci dostali nad ranem. Mundurowi, którzy pojawili się na miejscu, stwierdzili, że ktoś po pozostawionych na noc samochodach po prostu skakał. W efekcie uszkodził ich karoserię. Na poszukiwania sprawcy z policjantami wyruszył pies tropiący. I to on doprowadził śledczych do mieszkania, w którym przebywał wandal. Ten jednak zdążył zbiec przed przybyciem policji. Okazało się, że zatrzymanie destruktora było tylko kwestią czasu, ponieważ młody mężczyzna tego samego dnia został zatrzymany przez policyjny patrol. Suwałczanin usłyszał 10 zarzutów zniszczenia mienia, a skierowany do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego sankcji w postaci tymczasowego aresztu spotkał się z pozytywną decyzją sądu. Na początek mężczyzna posiedzi 2 miesiące.